Pierwsza sesja Rady Miasta w nowym roku już za nami. Była krótka, obyło się bez kontrowersji, ale jak przekonuje przewodniczący Robert Surowiec, spotkanie było potrzebne. Przygotowaliśmy nasz budżet i do tego budżetu dopasowujemy te kluczowe uchwały, czyli plan rozwoju lokalnego i wieloletni plan inwestycyjny. To po to, żebyśmy mogli skutecznie aplikować o środki unijne. Radni zajmowali się również środkami przeznaczonymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji. W budżecie miasta zapisaliśmy pewne kwoty, a teraz było to rozpisane dokładnie, na co to pójdzie. W styczniu radnych czeka jeszcze jedna sesja. 23 stycznia dojdzie m.in. do odwołania Roberta Surowca z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 3000 gorzowian. W porównaniu z ubiegłymi latami jest to wynik bardzo dobry. W 2006 roku w naszym mieście mieliśmy prawie 5000 bezrobotnych, a w 2005 roku ponad 8000. Skąd taki dobry wynik w 2007 roku? Dzięki inwestycjom, dzięki przedsiębiorcom udało się w roku 2007 zatrudnić blisko 7000 osób. Ale według Lubuskiej Organizacji Pracodawców wynik na rok 2007 jest trochę sfałszowany. Dlatego, że duża część tych osób, które są zarejestrowane jako bezrobotni, w rzeczywistości pracy nie szuka. A ponadto część z nich również ma pracę nierejestrowaną. W związku z tym rzeczywisty obraz jest taki, że brakuje rąk do pracy. Ten wskaźnik obniżył się też tak szybko, bo część fachowców wyjechała do pracy na zachód i gorzowscy pracodawcy mają problem. Chyba będziemy coraz więcej poszukiwać ludzi do pracy, niż będziemy ich mieli w zasobach Urzędu Pracy, tych, którzy się bezpośrednio nadają, aby ich skierować do pracodawców. W 2007 roku na gorzowskich ulicach było zdecydowanie spokojniej niż w roku 2006. Mniej było wydarzeń, mniej ofiar śmiertelnych. Wydarzyło ich się w całym ubiegłym roku 114, podczas gdy w 2006 było to 140 zdarzeń, a więc o 1/4 blisko zdarzeń mniej i co najważniejsze mniej osób zabitych. Zginęło na naszych drogach 21 osób, podczas gdy w 2006 roku 30. Przyczyn poprawy jest kilka, począwszy od lepszego szkolenia kierowców po nadzór nad ruchem ze strony policji i innych upoważnionych do tego służb. Dużą rolę odegrały także nowe inwestycje drogowe, takie jak zachodnia obwodnica, która wyprowadziła ruch tranzytowy z centrum, czy też przejście przez Park Kopernika. Poprawa statystyk nie oznacza, że problemów już nie ma. Gorzowscy kierowcy mają kłopoty z rondami, a na drogach ciągle giną ludzie. Działania policji w 2008 roku mają doprowadzić do dalszego spadku zdarzeń drogowych. Pomóc w tym mają m.in. nowe maszty fotoradarów, które, jak się okazuje, są bardzo skuteczną bronią w walce z piratami drogowymi. Czapki, rękawiczki, podkoszulki. Taka odzież może być dla nas niebezpieczna. Inspektorzy zwrócili uwagę na to, iż są bardzo kolorystyczne, bardzo kolorowe są te wyroby i stwierdzono, że wobec tego warto poddać je badaniom laboratoryjnym na zawartość tak zwanego formaldehydu. Formaldehydu, czyli substancji niebezpiecznej przeważnie dla małych dzieci. Formaldehyd znajduje się w ubraniach kolorowych przywiezionych najczęściej za wschodu, czyli z Chin i Japonii. U dzieci ta niebezpieczna substancja powoduje na przykład wypryski i zaczerwienienia na skórze, a także uporczywy kaszel. Formaldehyd w ubraniach inspektorzy handlowi znaleźli w hurtowni w Zielonej Góry. Przyjęte do badań laboratoryjnych komplety dziecięce i dwie bluzeczki okazały się wyrobami wadliwymi. W tej sytuacji inspekcja handlowa wycofała z obrotu te produkty na terenie Zielonej Góry. Takie badania ubrań przeprowadzane są także w Gorzowie, ale jak się dowiedzieliśmy, formaldehydu w naszym mieście na szczęście nie ma. Jak rozpoznać ubrania z tą substancją? Najlepiej brać je na nos. Dosłownie. Po otwarciu opakowania folii, bo jak wiadomo, najczęściej są to produkty zapakowane ładnie, po rozpakowaniu wyczuwa się nadmierny, nieprzyjemny zapach. To właśnie formaldehyd jest taki charakterystyczny zapach. Inspekcja handlowa radzi, by ze szczególnie dużą ostrożnością kupować tanie i kolorowe azjatyckie ubranka. Jan Świrepo został wicewojewodą lubuskim. Pochodzący ze Strzelec Krajeńskich polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, nominację na stanowisko otrzymał 10 stycznia. Jak sam o sobie mówi, jego życiorys jest krótki. Jedna praca, jedna partia i jedna żona. No i jedno krzesło. Nie wiem, czy pani wojewoda się zgodzi, żeby to krzesło przywieźć do urzędu wojewódzkiego, bo... Zgodzę się.
W każdym razie może nie pasować, bo ono już jest dosyć stare. Jan Świrepo był posłem w latach 1993-97, a od roku 1987 reprezentował północną część regionu lubuskiego w Sejmiku Wojewódzkim. Jak przyznał, trudno było mu zrezygnować z pracy w samorządzie. Co do czekających go teraz obowiązków, są one już określone. Będzie zajmował się sprawami rolnictwa, ochrony środowiska, sprawami społecznymi, między innymi sprawami ochrony zdrowia. Chciałabym, żeby w najbliższym czasie szczególnie skoncentrował się na problemach, jakie są w ochronie zdrowia. Szczególnie zależy nam, żeby w naszym województwie nadal było tak spokojnie, jak było dotychczas. Wojewodowie zapowiadają ścisłą współpracę. Ich działania mają się uzupełniać. Wicewojewoda Świrepo nie zamierza kierować się interesem partii, którą reprezentuje. Chce działać dla dobra mieszkańców i spraw, którymi przyjdzie mu się zajmować. Rzeczą najważniejszą dla nas jest to, aby nasze województwo skorzystało jak najwięcej z tej istniejącej pomocy unijnej, która na nasze województwo spłynie. Negocjacje pielęgniarek z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie jak do tej pory nie przyniosły porozumienia. Rozbieżności między oczekiwaniami związkowców a możliwościami dyrekcji są ciągle duże. Jak zapewnia przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, nie chodzi tylko o sprawy płacowe. Chodzi również o stan zatrudnienia pielęgniarek i położnych w tym szpitalu, bo z informacji, jakie są podawane przez dyrekcję, no to dyrekcja wynika z tego, że zamierza jeszcze zwalniać pielęgniarki i położne z tego szpitala, na co my oczywiście nie wyrażamy zgody. Dyrekcja ze swoich planów nie zamierza się jednak wycofać. Redukcja na pewno będzie. Skala zależy od bilansowania się oddziałów. Szpital musi się bilansować i poszczególne oddziały również. Także redukcja będzie dotyczyła też części personelu medycznego. Dotyczy to też personelu z administracji, z działów technicznych. To wszystko dalej będzie redukowane. Podobnie sprawę przedstawia wicemarszałek Elżbieta Płonka. Postulaty pielęgniarek to efekt niedawnych negocjacji lekarzy. Zdaniem wicemarszałek Płonki płace pielęgniarek w gorzowskim szpitalu są wysokie. Nie ma jakiejś specjalnej podwyżki, o którą powinny się upominać pielęgniarki i inne grupy zawodowe w szpitalu, bo nie ma takich dodatkowych kwot, które byłyby do podziału. Kolejna faza rozmów pielęgniarek z dyrekcją lecznicy wyznaczona została na wtorek. O ile Anna Rybska była optymistką przed rozpoczęciem rozmów, o tyle teraz nie wyklucza żadnego rozwiązania. Może będzie koniec, może się skończą fiaskiem, nie wiem. A może będzie jakaś nieporozumienia, trudno mi powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jak będą przebiegały. Może będzie faktycznie koniec negocjacji. Może będzie tak, że rozpoczniemy czynną akcję protestacyjną. Lekarzom udało się wynegocjować, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, stawki jedne z najwyższych w kraju. Rodzi się pytanie, czy budżet szpitala będzie w stanie udźwignąć żądania pielęgniarek, a być może także innych grup zawodowych zatrudnionych w placówce. Znam kwotę globalną wynagrodzeń lekarzy i wynagrodzeń pielęgniarek w Gorzowie. Nie przekracza to dotychczasowych możliwości. Sprawa obciążenia budżetu szpitala płacami interesuje także wojewodę lubuskiego. Helena Chatka zapowiedziała, że w razie pojawienia się niepokojących sygnałów poprosi zarząd województwa o kontrolę. W siedzibie zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej odbyła się debata na temat powołania w Gorzowie Akademickiej Uczelni. Inicjatorem spotkania był senator Henryk Maciej Woźniak. Jest wola, by środowiska akademickie obydwu uczelni AWF-u i PWSZ-u połączyły się i szły drogą do Akademii Gorzowskiej. Debata pokazała, że wcale nie jest to takie oczywiste. Zarówno studenci, jak i władze zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej nie chcą za wszelką cenę tworzyć nowej uczelni. Tym bardziej, że nowa uczelnia nie byłaby akademią, ale akademicką szkołą wyższą. Stanowisko obecnie naszego wydziału jest takie, że warto jednak wzmacniać siły najpierw naukowe, najpierw zasoby ludzkie, a dopiero później tworzyć to, co miałoby ten charakter rzeczywiście akademicki. W
Wszyscy podkreślali jednak potrzebę tego typu spotkań. Właśnie w takich rozmowach można wyjaśnić wszelkie nieporozumienia i różnice. Niezależnie bowiem od nich obie uczelnie chcą rozwoju akademickości Gorzowa. Postrzegam też tą debatę jako taki pierwszy krok, bo wiadomo, że to są procesy rozłożone na lata. Kryteria ustawowe są tak, jakie są. W związku z powyższym to raczej będzie droga rozłożona w czasie niż, jak jeszcze do niedawna sądzono, bardzo szybki proces uwieńczony uchwaleniem ustawy. Debata była pierwszą okazją, żeby o połączeniu uczelni mogli wypowiedzieć się ci najbardziej zainteresowani, czyli ich studenci. Co będzie nas dotyczyć, jakie w tym będziemy mieli korzyści, jakie za są, a jakie przeciw. Debata spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Obok studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej udział w nim wzięli przedstawiciele władz obu uczelni oraz radni Gorzowa. W niedzielę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grał cały Gorzów, poczynając od legendy Speedwaya po jego małych następców ze szkółki trenera Bogusława Nowaka. Bo jak walnie się bandy, to można się połamać często. No i właśnie to mi pomaga. Właśnie te, przez to, co my zbieramy, jeśli mamy jakąś kontuzję, to najczęściej mamy właśnie sprzęty z Orkiestry Świątecznej. Większość, ja na przykład byłem kiedyś w dzieciństwie. Kiedy się urodziłem, byłem bardzo chory na płuca i leżałem w inkubatorze właśnie z świątecznej orkiestry. Najwięcej działo się oczywiście na dwóch scenach, ale i na ulicach nie brakowało orkiestrowych akcentów. Między dworcem PKP a Piaskami jeździła orkiestrowa bimba. Nie zabrakło wolontariuszy, którzy namawiali gorzewian do napełniania orkiestrowych puszek. Prawie każda osoba, która wychodzi z kościoła, także wszystko jest jak po naszej myśli. Wszystko się układa, każdy wrzuca. Tak. Czyli co, skarbonka ciężka? Tak, tak, bardzo ciężka. Młodym ludziom drugi rok z rzędu towarzyszyli żołnierze z jednostki w Międzyrzeczu. Ich głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom. Dla nas także jest to okazja, żeby w jakiś sposób czynnie przyczynić się dodatkowo do wspomagania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jakiś pretekst, żeby ten czas spędzić mile. Spędzić wśród ludzi, wśród tych młodych ludzi, którzy chcą pomagać. I to jest na pewno bardzo przyjemne. Stanowi to miłą odmianę dla szarości codziennej służby żołnierza zawodowego. Gorzewian z serduszkami Wielkiej Orkiestry można było spotkać w całym mieście, tak w centrum, jak i na giełdzie. Wielu wspiera akcję od pierwszego finału. Pieniądze do puszek rzucają, bo chcą pomóc. Każdy by chciał dzieciom pomagać. Niektórzy mają właśnie taką trudną sytuację w rodzinie. No i pomagam. W kraju jest ze służbą zdrowia tak, że trzeba pomagać i dużo to robi dla zdrowia. Znam ludzi, którym to uradowało życie, dzieciom też. Chociażby dlatego, że urodził mi się wnuk. Ma dopiero tydzień i już skorzystaliśmy z badania tego przesiewowego słuchu, czy jakoś to tam się fachowo nazywa. Właśnie dzięki orkiestrze taki sprzęt jest zakupiony do naszego szpitala na Dekerta. Pieniądze z 16 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczone zostaną na leczenie dzieci z chorobami laryngologicznymi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gorzowie grała w dwóch miejscach, na osiedlu Górczyn i w Askanie. Między panoramą a kupcem gorzowskim dzieci, młodzież, a także dorośli zachwycali się m.in. ogromnym czołgiem. Jest tutaj kołowy transporter pancerzony Rosomach, taki wóz, jakim wyposażeni są nasi żołnierze, którzy pełnią w tej chwili misję w Afganistanie. Są tutaj także żołnierze, czyli skład ten, który się mieści w tym wozie, jest kierowca, działonowy, żołnierze desantu, wyposażeni w podstawowy sprzęt, wyposażeni w karabinki, wyposażeni w karabiny wyborowe. Pomimo, iż sezon żużlowy dopiero w kwietniu, nie zabrakło tu również zapachu metanolu i głośnego dźwięku motocykli. To są nasze motocykle, na których ścigamy się w lidze amatorskiej. No dzisiaj postanowiliśmy wziąć udział w tej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego też właśnie przyjechaliśmy tutaj z motocyklami, przebraliśmy się, w ten sposób chcemy się przyłączyć do tej akcji. W dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stowarzyszenie Joanitów uczyło, jak udzielić pierwszej pomocy. Pokazujemy, w jaki sposób sprawdzić, czy ktoś nie ma czegoś w ustach, czyli przed przystąpieniem do udrożnienia dróg oddechowych, sprawdzamy, czy poszkodowany nie ma nic w ustach. Jeżeli nie ma nic w ustach, tak jak koleżanka pokazywała, udrażniamy drogi oddechowe. Po krótkiej, ale jakże treściwej instrukcji możemy już przystąpić do reanimacji. I według najnowszych standardów Europejskiej Rady Resuscytacji wykonujemy reanimację 30 uciśnięć, 2 wdechy. Tutaj chcemy właśnie ludziom przybliżyć, jak to wygląda, zachęcić też do nauki pierwszej pomocy. Na placu przed panoramą tłumów nie było. Były za to licytacje i koncerty. Tak łatwo upaść.
Wielki ścisk był za to w Askanie. Tu również odbywały się koncerty, a także licytacje. No pomoc chyba mi się wydaje jest tutaj najważniejsza. Dziecko mam sam małe, więc tutaj pieniądze w tej kwestii akurat to nie grają roli. Ten pan za statuetkę Stali Gorzów od prezesa Władysława Komarnickiego dał 600 zł. Wydał tak dużo, bo cel jest według niego bardzo szczytny. Mieliśmy również podobne problemy, jak myślę, tysiące ludzi z tym właśnie synem, moim pierwszym synem, pierworodnym, gdzie w bardzo dużej mierze byliśmy zdani na sprzęt. Z racji tego, że są 7-miesięcznym dzieckiem i wiemy jedno, gdyby nie ten sprzęt, po prostu mógłby w dniu dzisiejszym nie być on tutaj ze mną. I dlatego jest to rzecz bezcenna i cieszymy się przede wszystkim obydwoje. Na pewno ta rzecz będzie przypominała mi dzisiejszą chwilę i niejednokrotnie będę wracał po kilkunastu latach do tych dzisiejszych wspomnień. W rolę licytatora oprócz prezesa Stali wcielił się również prezydent Tadeusz Jędrzejczak. Krawat Lepera i samoobrony za 20 zł, piłkę reprezentacji Polski z autografami Polski Złotych Dziewczyn, reprezentacji Polski w siatkówce za 250 zł. W Askanie gwiazdą podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była belgijska piosenkarka Kate Ryan. To monitoring. Wielkie oko małej kamery w Gorzowie jest już prawie wszędzie. Patrzy, podgląda i karci co niektórych. Ujawniamy wykroczenia i ujawniamy przestępstwa w okolicach nocnych lokali, w okolicach dyskotek, na dużych parkingach również kolizje drogowe. Monitoring zawieszony na Infoglobie. Tu każdy, który złamie przepis, na pewno dostanie mandat. Monitoring zawieszony jest również w przejściu podziemnym popularnego Pająka. Osoby, które będą chciały w tym miejscu coś zdewastować, bardzo szybko zostaną zidentyfikowane. Jeśli chodzi o to, że na przykład ktoś by kogoś zaatakował, to myślę, że są potrzebne, ale jeśli na przykład ktoś maluje coś, czy różne rzeczy robi, no to myślę, że nie jest potrzebne, bo ktoś się zamaskuje i tak to zrobi. Pomijając to, że jest niebezpieczeństwo przechodzenia, przypuśćmy, szczególnie wieczorem, nie? Ale sam wandalizm, malowanie tych ścian, później doprowadzić do porządku, to wyczyścić, to są duże koszta. My wszyscy płacimy później za to. Okiem tej kamery jesteśmy podglądani także w centrum miasta przy studni Czarownic. Od nowego roku nowe kamery zostały zamontowane także w przejściu podziemnym przy ulicy Piłsudskiego. Jest to tak skonstruowane, że wszystkie nagrania są robione 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest to nagrywane na twardy dysk. Koszt inwestycji to 50 tysięcy złotych. Ludzie powinni zrozumieć, że te 50 tysięcy, które przeznaczyliśmy na monitoring, można by było śmiało przeznaczyć na ławki czy na inne bardziej potrzebne urządzenia. Ale skoro nie ma innych metod, no to musimy się po prostu borykać z takimi rzeczami. Monitoringu nie ma jeszcze w całym Gorzowie, ale jeżeli damy powód władzom miasta na je zamontowanie, możemy być pewni, że w przyszłości takie kamery będą oglądały nasz każdy ruch. Wszędzie. Budowa ścieżki rowerowej z Gorzowa do Zdroiska ma ruszyć jeszcze w tym roku. Takie zapewnienie złożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Ta wiadomość z pewnością ucieszy cyklistów z Gorzowa i okolic. Wreszcie w bezpieczny sposób będą mogli dojechać rowerami nad jeziora w Nierzymiu i Zdroisku. Inwestycja będzie mogła ruszyć pod koniec lutego. Do tego czasu wójt gminy w Kłodawie powinien uporać się z formalnymi procedurami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę. Jeżeli chodzi o postępowanie, które toczy się właśnie w gminie Kłodawa, to jest ono było uzależnione od, w zasadzie od wnioskodawcy, który dopiero 9 stycznia nadesłał nam kluczowy dokument w tej sprawie, mianowicie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dzięki temu dokumentowi mamy pełnię wiedzy na temat oddziaływania tego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Ja tutaj mówię w kontekście przebudowy całej drogi, nie tylko budowy ścieżki rowerowej, ponieważ te inwestycje są ze sobą ściśle połączone. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi krajowej od Gorzowa do Strzelec Krajeńskich. Sama ścieżka ma mieć 17 km długości. Władzom gminy Kłodawa zależy, żeby ścieżka rowerowa została oddana do użytku przed rozpoczęciem sezonu letniego. Wszystko zależy także od finansów i od tego, jak tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mając już pełną dokumentację, jak będzie mogła w jakim czasie zrealizować inwestycje. Skądinąd wiem, że jest duża taka szansa, aby właśnie już
okresie letnim można było korzystać i ze zmodernizowanej drogi, ale przede wszystkim ze ścieżki rowerowej. Należy mieć tylko nadzieję, że na planowanej ścieżce rowerowej nie będą stały żadne słupy czy inne przeszkody. Takie atrakcje czekają bowiem cyklistów na niektórych istniejących już w Gorzowie ścieżkach. I choć dzięki nim było o mieście głośno w całej Polsce, to chyba nie o taką sławę chodzi. Stadion imienia Edwarda Jancarza przypomina ciągle plac budowy. Główną inwestycją, która jest teraz prowadzona, jest montowanie oświetlenia. Stoją już słupy, wykopano także rowy, w których ułożone zostaną przewody. Prace przebiegają zgodnie z planem. 15 stycznia mieliśmy ostateczną naradę z wykonawcą ze Szczecina, który robi oświetlenie i potwierdził nam, że ten termin, który żeśmy ustalili, 25 stycznia, jest terminem aktualnym i 25 stycznia zostanie wykonane oświetlenie toru na tym stadionie żużlowym. Natomiast pozostaje nam jeszcze 2-3 dni po to, żeby sprawy techniczne załatwić, podpisać protokoły, zgromadzić dokumentację. W tym miejscu do 30 marca ma stanąć nowa trybuna na 4000 miejsc. Po zamontowaniu wszystkich siedzisk stadion będzie mógł pomieścić 12 tysięcy kibiców. W tej liczbie przewidziano 1000 miejsc stojących. Na 12 tysięcy osób będziemy mieli stadion żużlowy w Gorzowie Wielkopolskim. I tutaj chciałem dodać jako ciekawostkę dla Państwa, że będzie to najładniejszy stadion żużlowy w Polsce. Z przebiegu prac zadowolony jest prezes klubu. Nowy wygląd stadionu to jednak nie wszystko, co czeka kibiców w ekstraligowym sezonie. Trwają przymiarki do uruchomienia elektronicznego systemu wejściówek. Tradycyjne bilety mają zastąpić karty z elektronicznymi czipami. Będziemy trzecim stadionem, zdaje się, że Lech ma i Korona Kielce taki stadion, a pierwszym stadionem żużlowym w Polsce, który będzie miał tą elektronikę. Nie trzeba będzie stać godzinami przed kasą, tylko se pan kliknie, prawda, w internecie, kupi pan se bilet 856 i wiadomo, że nikt panu tego miejsca nie zajmie. Lub grubo wcześniej pan sobie w ogóle kupię, tak jak jest na Realu Madryt, marzy mi się, prawda, gdzie ludzie se kupują na cały sezon lub na kilka sezonów, prawda, i ma ten bilet, ma tą kartę. Ciągle nie wiadomo, ile będą kosztowały bilety w nowym sezonie. Decyzję klub ma podjąć do końca stycznia. Przed sezonem czeka na kibiców niespodzianka w postaci prezentacji całego zespołu. Jestem jakby podzielony na pół. Pierwsza połowa mówi, żeby szybko zrobić, jak będzie światło, zaprosić kibiców, odpalić, tak? A druga moja część mi po cichu podpowiada spokojnie, jak dodatkowe będzie 4000 miejsc, dodatkowo piękne trybuny będą i będzie już całość, w ten czas odpalić. I mogę powiedzieć, że są jakby dwa terminy, i lutowy, i marcowy. To się jeszcze kłóci, jutro mam posiedzenie zarządu. Będziemy o tym dyskutować. Przed rozgrywkami ligowymi rozegrane zostaną mecze sparingowe. W Gorzowie pierwszy odbędzie się najprawdopodobniej 15 marca. Uzbrojeni w transparenty i szturmówki, gorzowscy nauczyciele udadzą się w czwartek do Warszawy, gdzie przyłączą się do ogólnopolskiego protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Niedawne rozmowy z rządem w sprawie podwyżek nie przyniosły zadowalających związkowców efektów. Domagamy się takiej zdecydowanej podwyżki płac nauczycielskich, dlatego że w tej chwili uposażenie nauczycieli bardzo mocno odstaje na niekorzyść w stosunku do innych grup zawodowych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku uposażenia młodego nauczyciela. I podwyżka proponowana przez rząd w tej chwili w granicach 200 zł brutto dla nauczyciela stażysty jest podwyżką no, ciągle małą, dlatego że ten nauczyciel będzie miał ciągle to swoje uposażenie oscylujące wokół 1000 zł. Płace nie są jedyną sprawą, która niepokoi związkowców. Wprowadzenie tak zwanych bonów edukacyjnych ich zdaniem może doprowadzić do upadku wielu małych szkół. ZNP chce także uregulować sprawy przedszkoli. Barbara Zajbert liczy, że pikieta skłoni rząd do powrotu do negocjacji. W przeciwnym razie protest może przybrać na sile. Może być tak, że będzie strajk i to w czasie matur. Może tak być. Ja nie mówię tego na zasadzie, że straszymy. Uważamy, że jest to ostateczność. Byłoby to bardzo bolesne dla nas, dla uczniów, dla pracowników wyższych uczelni, którzy mieliby problem z naborem. Niemniej jednak takie myśli krążą.
Związkowcy wyjadą z Gorzowa w czwartek o 23:00. Do Warszawy uda się 46 nauczycieli z Gorzowa i okolic. Z całego województwa lubuskiego do stolicy pojedzie 5 autokarów.